parą, byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewcz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba że oprócz tytułu bym miał gitarę. Karin Stanek, jedna z wielkich dam polskiego big beatu. Sceniczne zwierzę. Pierwsza chyba taka dziewczyna, która tak odważnie, bezkompromisowo weszła w ten świat. Karin Stanek, było to zjawisko. To była instytucja. To była pierwsza artystka, która wprowadziła na scenę dynamit. To był dynamit połączony z talentem i niebywałą charyzmą. Liła zespół Czerwono-Czarnych, gdzie jako soliści występowali również wtedy Maciek Kosowski, Toni Kecze i okazjonalnie Michał Burano. No, moich obowiązków jako lidera, wtedy to nazywało się kierownik muzyczny zespołu Czerwono-Czarni, należało także komponowanie utworów dla zespołu Czerwono-Czarni i jego solistów. W związku z tym, obarczony koniecznością napisania utworów dla Karin Stanek, popełniłem szereg utworów. Najbardziej jestem dumny z utworu Sobota to mój dzień, który przeszedł do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Nigdy nie spodziewałem się, że napisany w stylu quasi rock'n'rollowy utwór stanie się naprawdę rock'n'rollowym utworem w wykonaniu Karin Stanek. Sobota to mój dzień, znikają troski w cień. Wiem, że zaraz cię zobaczę, że nie może być inaczej, bo to właśnie jest mój dzień. Mój dzień, mój dzień, mój dzień.